Witam Was w kolejnym odcinku Disciples 2 i kampanii Przymierzem Elfów. 43. tura rozgrywki na mapie Linia Podziału, przedostatniej misji już. A jestem tym w miejscu, gdzie stacjonują barbarzyńcy, jak i również ludzie. A właśnie, nasz mędrzec powinien iść dalej do kolejnych łez. Tu jest kolejna na terenie Legionu, więc niech tam się przemieszcza. Dobra, tu mamy na razie sojusz, więc ten Kraken nic nie zrobi. Chyba że Imperium teraz by zerwało przymierze, to będzie trochę lipa. O, dobra, ty możesz spokojnie tutaj przejmować zasoby. Tutaj na razie jeszcze nikt nie wyszedł z nieumarłych, ale poczekajmy, zobaczymy. A ty już raczej niewiele możesz zrobić, ale na spółkę z tym drugim mędrcem dacie radę uniknąć czarów. Tutaj pilnujemy legionów. Tu jest jeszcze jakiś jeden rozgowicz. Niech w sumie idzie na dół. No i dobra, wracamy. A, tutaj co się miałem robić? Próbować truć. No, na to jest mała szansa. Ci imperialni zabójcy no mogą zrobić mi tutaj dużo problemów. Czy ja mam jakieś czary, które by mi jakoś pomogły? Nie bardzo. Przydałaby się łaska Galeana, ale mnie na to po prostu nie stać. Czy tu jest coś przydatnego? No niekoniecznie. Na razie ruszyłbym się tutaj na dół. Traperzy też zrobią mi tutaj sieczkę niezłą. Tylko nawet bym tą inicjatywę bardziej chyba cenił. Zmniejszać nie ma po co. Ewentualnie stracę tutaj jednostkę, ale wtedy musiałbym się wracać znowuż do miasta. No i tak by dużo czasu to nie zajęło. Tutaj już są w ogóle niebieskie mieczyki. To już jest jeszcze większe wyzwanie. Macie trzecie poziomy. No i tak nawet dwa ciosy tymi harpunami wystarczą na tę cerkę słońca. Tak jest. No niestety. Ona zginęła. Jeszcze jest się czym uzdrawiać. No w mieście będzie jeszcze gorzej, żeby coś zrobić. Dobra, teraz tutaj będą czary rzucane, więc musimy jakoś wspólnie dotrzeć. A tutaj w ogóle są te lisze. Co by ci dodać? Chronę przed powietrzem. Tak, oni się tym naszym Galeanem interesują bardzo mocno. Ale spokojnie, tu trzemy tutaj, mamy dużo ruchu. Zwiastun plagi. Trochę żyćka tam mieli. Można by trochę też go odjąć. Jeden taki czar powinien wystarczyć. No i jeżeli wyceluje dobrze tutaj driada. Dobra. Proszę mi tego pana usunąć. I teraz już tylko uzdrawianie. Ok. Jakie ja mam te obrażenia? 151.
też trzeba było rzucić prędkość. Jeśli trafię, to powinno to wszystko wystarczyć. Dobra, przeżyję to. Nie ma problemu, więc pójdzie łatwo. No i proszę, 8 poziom Władcy Przestworzy, super, 190 punktów obrażeń już. Jest nawet całkiem przydatnym wsparciem. W dłuższej perspektywie nawet lepszy niż na podstawce wsparcie Legionu w postaci Włodarza, który nie miał oparzenia, a potrzebował zdecydowanie więcej doświadczenia, no i przelicznik obrażeń też miał lepszy, co by tu nie mówić. Obrażeniami na pewno tam dojechaliby do maksa przy dłuższym awansowaniu obydwaj. Ale jeśli chodzi o punkty życia, no tutaj na razie jesteśmy na poziomie podstawowego włodarza. W każdym razie taki Władca Przestworzy jest nawet niezły. Tylko żeby zacząć używać go, go wcielić do armii, no to jednak trochę tutaj potrzeba zachodu. O, jest ten rozrośnięty do pewnego poziomu już. Popatrzcie, ile drzew wyrosło. To chyba wystarczy, by przekonać tych tchórzy. Udajmy się do nich. Tak, mamy 45% terenu, właśnie. A teraz trzeba jakoś dotrzeć tam, gdzie bym chciał. Do kolejnych złóż. Czy coś miałeś tam sprawdzić? Tak, bo tam była... Nawet złoto tu jest, 26 punktów życia masz tylko. To trochę słabo. Tutaj nie przeżyjesz nic. Chodź do tamtego miasta, tam może spróbujesz coś zrobić. No, mimo wszystko i tak mi rzucił czar. Usunąć rózgę mogę. To nie przeszkadza, że mam martwego bohatera, ale ustawić już nie będę. Nie miałem wysłanego szpiega, ale to tam nieważne. Nie mają zbyt wielu możliwości wyboru teraz wrogowie. Jest kolejne ryzyko dla niej, nawet pomimo tego posiadanego pancerza. Ewentualnie mógłbym dać sobie miksturkę. Pieśń pośpiechu mam. Użyć jej dwa razy. I z tymi wzmocnionymi pancerzami jakoś wjechać. Tak bym nawet zrobił. Menta Potens, Mgła Śmierci, to nie jest coś, co będzie mi potrzebne. Dobra, z takim pancerzem można tu wjechać. Przyda się to też w innych walkach. No i uzdrawianie z nieczystego sztyletu również było jak najbardziej na miejscu, bo za zadane obrażenia tutaj uzdrowiłem się naprawdę do pełna. Mamy miasto, w którym nie ma nic, nie ma żadnej wiadomości, nawet po przejęciu. Pieśń pośpiechu teraz. Jedna i druga. Ta szamanka tutaj może zepsuć mi zabawę. Może do tego nie dojdzie? Na szczęście nie. Z niewielkimi stratami uda się przejść przez te walki. Dzięki temu pancerzowi, tak naprawdę.
Trapper, klany nie puszczą wam tego płazem. Nikt nie odnajdzie waszych ciał. Gdy już z wami skończymy, będzie wyglądało tak, jakbyście nigdy nie istnieli. Nie spotka nas za to żadna kara. O, jest eliksir szybkiego srebra. Proszę bardzo, napij się. Większa inicjatywa dla ciebie, to jest dobra sprawa. 73, no to... Nawet gdybym wybrał wartownika i obrońcę Gaju, no to oni i tak będą mieli szansę być szybciej niż Driada. No jeszcze tam by się trzeba było przejść. Tą ruinę pamiętam jako taką trudną, z dwoma chyba smokami. Tylko nie pamiętam jakie to były, albo dwa czerwone, albo dwa czarne, albo jeden taki. No, mamy coś takiego. Czarnego się trzeba pozbyć smoka, bo... Później będę miał ochronę i tak przed ogniem. Eliksir ochrony mam przed ogniem, jeden. A, ty masz duży pancerz. Ty też to powinnaś przeżyć. Ty możesz mieć problem. Tobie więc dam to. No i czarnego smoka się trzeba będzie pozbyć w miarę szybko. Ewentualnie mogę to założyć też. Jak zostanie już jeden przeciwnik, to i tak będzie nakładać skamienienia. Przy dwóch to raczej i tak nie zadziała. Chyba wolę obrażenia. Proszę bardzo, pieśń pośpiechu. Zobaczymy jak to pójdzie. Bo sam jestem ciekaw. Dobra, czarnego trzeba smoka układać. Zobaczymy jak to pójdzie. Dobra. Nie jest źle. Teraz ochrona przed ogniem, więc już spokojnie. No i prosto poszło. Doskonale. Poziomy dla niemalże całej armii weszły. Jaka nagroda z tego będzie? 420 sztuk złota i rzeźbiony pierścień, który da mi dodatkowy pancerz, ale ja jednak wolę mieć te obrażenia i nieczysty sztylet. To jest wystarczające, co ja tutaj mam. Bardzo ładnie wybijesz. Dobijasz właśnie takie wilki. Dobra sprawa. Dobra, bawimy się na całego. Idziemy od razu tutaj z wszelkimi pancerzami, jakie mam tutaj wykończyć przeciwników. Zacznę może od ciebie. Dobra, ten jeden atak to tam jest nic nie wart. I teraz tutaj, bo tu są traperzy. Zależy mi na tym, żeby się tu ich pozbyć. Póki nie otrzymam dużych obrażeń tancerką słońca. Nawet nie otrzymam żadnych. O tyle dobrze. Dobra. Panie Glewinie, proszę się ruszać tutaj, gdzie łzy cię poniosą. Dobra, wy. Tutaj powoli raczej wolałbym. Ty teraz jak dostaniesz czarna na łeb, no to już zginiesz. A, i tobą jeszcze usunę rózgę. No nie, tutaj naparza ciągle, no cóż. Chociaż żeby usunął tą rózgę, to już będzie dobrze. Tylko na tym mi zależy. Szamanki 3. Te trapery kolejne. Nie, no jakaś trutka mogłaby wejść, bo to jednak
sprawi, że będę szybciej. Udałoby mi się samą Adriadą już zabić tych traperów, no ale dobra, inicjatywę założę, będę szybszy od traperów i nie ruszą się już raczej. Już nawet kosztem pancerza. Ktokolwiek z tego na środku, proszę rozwalić. Tu inicjatywa już niepotrzebna, więc zakładam z powrotem pancerz. ...72... ...144. No dobra, to przeżyje to w sumie, bo jest pancerz na niej. No więc spokojnie. Dziesiąty poziom władcy przestworzy, 220 obrażeń, ładnie to wygląda. Teraz ten przelicznik będzie już mniejszy. 12 punktów obrażeń na poziom chyba to było, czy nawet tam chyba trochę więcej. 120 punktów obrażeń przez 9 awansów dostał. No i tutaj trzej traperzy. Dobra, prędkość. Inicjatywa w tym wypadku jeszcze, żeby żaden z traperów nie był szybszy. Będą przydatne obydwa sztandary, trzeba przyznać, więc raczej też tak zrobię. 86, dobra, to tego zdejmij i tego spróbuj. Dobra, super. Nawet dzięki od Centauro mi się udało być szybciej, no dzięki temu trzeba mieć inicjatywę, więc te 40 jest. Ok, awans. Driady na maksymalny poziom w tym scenariuszu, już na 15, ostatni, którym może wziąć jakąś umiejętność kolejną. Wejdźmy do tych łez. Dalej. A ty możesz to usunąć, rózgę. Albo i nie. Ani kroku dalej, elfy. Albo wypuścimy bestię. Ale ten jeden krok mogę zrobić chociaż? Dzięki. Dobra, ustaw to byle jak, byle to przejąć. Hordy nic. Ty możesz to teraz przejąć. To złoto. I zaraz pójdziesz tu. Dobra. No już tereny barbarzyńców opanowane. Poszedł już Nosferat jakiś. Co ja to bym mogę wziąć? Ochrona przed może ziemią. To jakieś skamienienia, takie rzeczy nie będą wchodzić w pierwszej turze. Dobra, wiecie co, Imperium? Ja sądziłem, że jednak jakieś większe profity będę miał z tego przymierza. Że jednak zaoferujecie czasami jakieś zaklęcie na handel, a tutaj widzę, że jakoś wam to nie za bardzo idzie. Także no, nie że jestem zmuszony, ale raczej zachęcony waszą postawą zerwać ten sojusz bezwartościowy. Ile tam poekspiłeś? No ładnie. Dowódcę poekspił, ale nie ma na czym tego zdobyć. Oświadczenia. Ty mi pewnie usuniesz jakąś rózgę, ale to wszystko, co zrobisz. Tu coś jeszcze jest. No już nic. Proszę usunąć tutaj rózgę, zaraz się przejmie to manewruniczną. I tylko tyle zostało mu do zrobienia. A, podejdźmy tu. Jak te potwory mogły wybudować miasta wokół czegoś tak świętego? Sama myśl o tym napawa mnie obrzydzeniem. Może, gdy bardzo mocno się skoncentrujemy, uda się usunąć choć część tego plugastwa. Najwyraźniej Galeon wciąż nad tobą czuwa, Galiwin.
Na to wygląda. Ale pięknie zamieniliśmy tutaj te piekielne tereny. No, prawie że w całości. Tu jeszcze część ich została. Dobra, tu jeszcze był jakiś ziomek. No, nie za dużo tego doświadczenia sobie kupiłeś. No i cóż, będziemy sprzątać dalej tą mapę z przeciwników. Mam już właściwie maksymalny poziom, ale może coś jeszcze znajdziemy tutaj ciekawego. No tak, usunęłaś sobie rózgę i to wszystko. Legiony nie ustają w swoich wysiłkach i wciąż rzucają czary. Ale jeśli tutaj szpiega, ja tu już sprzątnę to. Jak również te krakeny. Pójdę jeszcze tylko tam na górę. To, co jeszcze nie zostało zabite z naszych przeciwników. A chciałbym wyczyścić mapę całą, żeby zobaczyć, jaki poziom uda się Władcy Przestworzy tej osiągnąć. Jak również, jakie zbójca obrażenia wyśrubuje. Dobra, tu mamy już przejęte zasoby. O! Czyli jednak ostrzegali. Ostrzegaliśmy. Mieliśmy nadzieję, że poczekamy, aż się uspokoi. A zresztą może to zrobi, gdy już sobie podje. Otwierać bramę. Ale on wciąż jest głodny. A więc otwórz i uciekaj. Niech to diabli. Czy jest jakikolwiek pożytek z bramy, jeżeli ta bestia ma skrzydła? Wydaje mi się, że nie panują nad magią runiczną. Obawiam się, iż wykorzystują ją przeciwko nam. A nie krasnoludom. Dobra, smok wyszedł na wolność. Dobrze, ustaw tutaj rózgę już dla pewności. No, ty już za wiele tu nie zrobisz. Tu będzie dużo expienia, ale nie będę się w to bawił, bo już i tak maksymalny poziom wycisnąłem z triady, więc tam aż tak bardzo nie muszę przesadzać. Żeby zdobywał Władca Przestworzy, czy ktoś inny tyle doświadczenia. Najwięcej potrzeba tancerce. Tu jeszcze sobie tych wszystkich zielonoskórych wypędzimy. Legiony nadal rzucają czary. Nawet jak mi go rozwalą, to niech go rozwalają. Dobra. Jaki ty masz poziom? 6, 150 punktów obrażeń. Czy ty pilnujesz miejsca, czy ty masz strzał bojowy? Mam szał bojowy, najwyraźniej. Ale mam Paraseus, więc żaden problem. Przyjdzie jeszcze czas na tego smoka. Może nawet prędzej niż później. Ale na razie tutaj zielonoskórych trzeba poranić. Prędkość jedna i tam jeszcze trzeba będzie pójść na tego goblina. To drugą prędkość wrzucę. No, z łatwością ta armia sobie radzi z takimi przeciwnikami. A tu jeszcze jeden goblin jest. Z cyklopem. Tutaj dwóch cyklopów. No, takie jednostki mogłyby sporo krwi napsuć. Jeden punkt doświadczenia jej brakło. No, fajnie. No i tak się też zdarza. Dobra, to nic. A, jeszcze została ostatnia. Buza. Tylko nie wiem, czy jest to bezpieczna opcja teraz, jak ten smok tutaj będzie grasował. No dobra, póki będę go paraliżował, to nie powinno się dziać nic złego. Ile ci tam jeszcze zostało życia? No nie za dużo. Rzucą jeszcze czar jeden raz, drugi. Będzie posprzątane.
Co to był? Eliksir Fortuny, proszę bardzo. Możesz ty go wypić. Tu jeszcze goblina się pokona. I tak nieźle wygląda przyrost punktów życia. 15 punktów na poziom dla władcy przestworzy. To co teraz? Idziemy tutaj, na te krasnoludy pod stolicą. Żeby nie zapomnieć. Paraliżujemy smoczka. Ile bym ja tam szedł czasu do niego? W sumie możemy też 3 tury. No to może w następnej turze by tam pójść. Mógłbym użyć pieśni pośpiechu. Dobra, ty już tam skończyłeś. Dobrze, super. Nie będziesz mi się przebijał pod tabem. Dobra, to jedzie na tego smoka w takim razie. A swoją drogą też sporo może mi zrobić. No nie mam tutaj sylfidy na taką walkę, to akurat ona by się przydała. Dlatego... Niech tutaj End pomoże. Chociaż zadać trochę obrażeń. Dobra, poziomu to ty nie dostaniesz. Trzeba tutaj zrobić mu jak najwięcej. ...130 punktów obrażeń za 200 many. To jest całkiem dobry pomysł. 785, czyli tak niewiele więcej mu zostało niż ma normalnie. Pytanie teraz. Inicjatywka może. Chociaż tylko dziki centaur byłby wolniejszy. Ty masz odporność na powietrze. To jest problem. 400 obrażeń, 415. Nie potrzeba tej inicjatywy, bo i tak mi raz zaatakuje. Tylko jeszcze trzeba trafić. Okej. No to ruszajmy. Ochronę masz przed powietrzem. Może wezmę to przekonanie, w razie czego komuś dasz eliksir. Jeżeli to będzie potrzebne. Ale chyba raczej nie. Dobra robota. Smog już wykończony. To prawdziwa tragedia. Szlachetna, żyjąca od niepamiętnych czasów istota na rozkazach tych pokurczów. Zgładzenie jej nie przynosi nam chluby. No niestety, smoki to przecież istoty w większości służące elfom. No ale nie mógł byle kto nimi dowodzić. Tutaj to nie to obniżenie inicjatywy jest nieprzyjemne. Ale na szczęście nie wyszło to zbójce. Chyba. W każdym razie był szybszy. Jeszcze pustelnik, kolejne górale. Pustelnika się przede wszystkim pozbyć. Ty już atakowałeś, to ciebie. Opa, strzelili sobie trochę, to jest za mało na mnie. Dobra. 12 poziom, 230 obrażeń. Dobra, sprawa. Tu będą spore obrażenia od wody, odmrożenia też. Ale nie będę zakładał pancerza wtedy.
Nie wiem, czy nawet władca przestworzy byłby atakowany. Mogę to w sumie sprawdzić, jak to by wyszło w praktyce. Ale to w kolejnej turze. Tu ktoś wychodził. Tak, Imperium wychodziło. To tu szybka walka. Dobra, kończymy to. Dobra, pancerz mam założony, 85, no to już jest naprawdę wysoki. 97 punktów obrażeń plus te 36, to i tak mi tutaj nie zrobią wielkiej różnicy. To po razie może strzelę tu i tu. Więcej to od odmrożenia mi tutaj zada. To jest bardziej groźne, ale i tak jestem w stanie to uzdrowić. To odmrożenie, które on tutaj nałożył. Nawet niespecjalnie mi tutaj to dużo zrobiło. Mam miasto. Góral, wypuść bestię. Horfang został uwolniony. Utraciliśmy miasto. A niech to diabli. To już za późno. 7-milowe buty. No, wspaniała wiadomość. Wspaniały przedmiot. Teraz to już tych punktów ruchu mam 80. Zwykły krasnolud. Zastanawiające, że taki zwykły krasnolud pojedynczy się tutaj znalazł. Obniżył inicjatywę wcześniej, to jeszcze raz zdążył zaatakować. Ale na szczęście tutaj dziki centa, który nie był uzdrowiony do końca, uzdrowił się z awansu. To jakiś wodny zbiornik z jakimiś pewnie morskimi stworzeniami w środku. Albo z czymś innym. Tu jeszcze jakaś magiczna wieża. Nie pamiętam, co tam w sumie było. A, hordy, zapomniałem o was. A to zaraz do was wrócę. Tutaj. Rozwam i proszę tego krasnoludka. Tu bym chciał zobaczyć mimo wszystko, co jest w środku. Czy jest tu się czego bać? Dobra, smok, spoko. Raz zaatakuje, a to uzdrowię w większości tego obrażenia. W drugiej turze już powinien paść. No nie, jest jednak biały smok. Nawet jakbym sobie dał inicjatywę, to by nawet lepiej wyszło. Mógłby nawet wcale nie zaatakować. Ale wystarczyło przeczekać do kolejnej tury ataków. Prosty łup i zobaczmy, co tutaj mamy. 1000 sztuk złota, aż standard wojenny. Najlepszy, dodający obrażenia, ale bardziej cenię ten wytrwałości. Większy pancerz. To jest jednak to. Prędkość. Nawet gdybym zdejmował buty, to i tak mi to nie da nic. Może gdybym stał tuż przy przeciwniku, to być może jakiś jeden punkt ruchu by mi został. Choć też nie sądzę. Dobra, powinienem się jeszcze zbliżyć Geliwynem. Trzy tury tutaj będzie kroczył. Dobra, no to co teraz tutaj posprząta się najwyżej wrogów z tych krasnoludzkich terenów. A zobacz najpierw, co tutaj jest. O, ochrony. Przed wszelkimi żywiołami. Pieniądze mam, więc nie musiałem tutaj wysyłać żadnego złodzieja. Prędkość, proszę, tu jeszcze. Tam jeszcze na dole chyba dzikie elfy będą. Tam by trzeba było się zająć tym miejscem. To może i tam też pójdę.
Dobra, legiony wyszły swoim dowódcą, więc od razu tutaj też się tym zajmę. Dobra, i tak, żeby nie zostało żadnego punktu ruchu, żeby nie walczyli. Nawet gdyby to zrobili, to blisko mam miasto, więc szybka regeneracja. Nie byłoby też problemów. No to jeszcze będzie jeden odcinek w sumie z tej misji. Nie zdążę tego raczej posprzątać w te jakieś 10 minut około. To już ostatnia łza została. To otrapiciel w ogóle uciekł daleko. Więc go gonimy. Już uciekasz. Może ci się nawet to uda. No jednak nie. Jednak nie. Ile tobie brakuje? Niby nie dużo, ale jednak. Jak na to, co tutaj pokonujesz, to jeszcze sporo walk cię czeka. A oni zapewne do tego Rózgowicza będą teraz chcieli biec. Niech on idzie i po prostu się zwolni. Nie jest mi tutaj potrzebny. No to kroczymy dalej, na dół. Dwa olbrzymie pająki. Proszę bardzo. Jednego już nie ma. Drugi paraliżuje oczywiście największą bestię wupolową. Jak to w zwyczaju mają boty. I zobaczmy, co jest w skrzynce, tylko szmaragd. No niewiele to. Ale zawsze coś ptaszarnia. No to można było się tylko tego spodziewać. Proszę mi tego władcy przestworzy się pozbyć. Nawet się nie ruszył. A, tu są dzikie elfy. 420 sztuk złota, prosta relikwia. Nie powinniśmy byli wkraczać do ptaszarni. Gryfy są wierni jedynie swym panom i musiały uznać nas za zagrożenie. Taka strata. Welech. O, prawie jak Welesz. Pozdrawiam Welesza, jeżeli ogląda, ale dawno nie widziałem tutaj żadnej aktywności od niego. Ale myślę, że prędzej czy później obejrzysz, także pozdrawiam cię tutaj w serdeczkę, Weleszu. A ty idź tutaj do tego miasta, proszę się wracać. No i w końcu tutaj. Zapanujmy nad tym. Kryształem. Galeanie, użycz mi swej mocy. O tak, to powinno wystarczyć. Nie, po co tutaj było ustawiać rozgi? Trzeba było po prostu przejąć tą łzę Soloniel. Teraz trzeba mu zapewnić też ochronę, żeby tutaj wrócił w miarę bezpiecznie. Co oni nam powiedzą? Moi zwiadowcy widzieli, jak dogadywaliście się z plugastem z Sonem. Nie pomożemy wam. No i git. Wolimy jednak służyć szlachetnym elfom. A tutaj nawet Managaju jeszcze była. No, gdybym się tam bardziej zaszył wcześniej w te tereny, to bym to Managaju zdobywał. A tak, to te 50 mniej miałem jednak przez długi, długi czas. Ale to, co już miałem, wystarczyło, także nie ma tego złego. Ciekawe, czy on do 300 dobrze, nie? Punktów obrażeń. Patrząc na tą ilość wrogów, no nie, to niekoniecznie musi być o to łatwo, ale zobaczymy. Ciekaw jestem. Proszę tutaj się zająć tym Nosferatem, który uciekł nawet. Chwilowo. Dobra, ty idziesz do stolicy, jak na razie. Ty się możesz tu zwolnić, damy jeszcze gryfy. A, bo tu jeszcze nie mam 5. poziomu. Dobra, to może być centaur łucznik. Okej. Tam jeszcze jakiś jeden piesek został. Dobra, już później się to
te ogarnię jeszcze. Swoje wyzwania piekielnego ogara to jakieś pancerzyki do kupienia, obrażenia, inicjatywka. Same fajne rzeczy. Dobra, kolejne pająki trzeba zdjąć. To tylko się kończy jednym atakiem pająka i to wszystko. Zbójca na poziomie 12, już 97 punktów obrażeń. Dobrze mu idzie. A tu jeszcze zostali jacyś nieumarli. Niekoniecznie służący bogini śmierci Mortis. Ale spotka ich ten sam los. No i nawet mieli eliksir kory. Dość przydatnego, dość. Tu jeszcze te pająki. No to się sprzątnie wszystko. Tu jakaś aktywność była chyba, tak? Wyszedłeś sobie drugą stroną. Na wiele ci to nie pomogło. A tu jakaś jest obrona, dobra, jakakolwiek. Możesz się wrócić. Dobra, Gliwinie. Ty tutaj jesteś ważny. Trzeba w tym mieście jeszcze jakąś obrony zrobić. Chociaż może zostawię to. Być może to zachęci hordy, żeby iść w tą stronę. Tego się zaraz tam przekonam. Dobra, następny pająk tutaj. No ten nawet nie miał szans się ruszyć. No i tak powoli będziemy oczyszczać mapę do cna z wszelkich wrogów. Wiele już tego nie zostało. Dobra, ty na razie siedzisz tam. Tu jeszcze były dwa pająki. Więc na szybko, na prędkości. Prosta sprawa, proste walki. A doświadczenia zawsze też trochę wskakuje na głowę. Co pozwala naprawdę dobre statystyki wykręcać moim elfom. W końcu te klany pod stolicą, co były, pokonam, bo dość długo się tu utrzymały. Zrobiłem, co do mnie należało. Uśmiecha się. Dlaczego się uśmiecha? Coknują klany. Klany już mają tam pomysły na swoją machinę oblężniczą. One wszystko wiedzą. Dobra, wyślijmy tu szpiega. To by to nawet mógłbym wyszkolić te jednostki. Jeszcze, ale to... Więcej ci nie potrzeba tak naprawdę. Sobie doskonale radzisz. Kolejny dowódca, to kolejny, a i chyba zachęciło to miasto puste, aby właśnie w tą stronę iść. Przeciwnika z hord. Dobra, to wszyscy wyszli kimś, więc... O, dobra, coś zaatakuje. Samym wojownikiem, to tak nie za dużo. Nawet nie muszę dawać mu szans na ucieczkę, bo wiele nie robi.
To myślę, że też nie. Ci opętani co najwyżej tutaj trochę zaatakują, ale to wszystko. I wrócę się do miasta i będzie porobione. Dobra. Nie ruszyłem się tam, ale dobra. Rozgowiczkę już zrobiłeś. Panie bocie. Proszę tutaj wytrenować te jednostki. Nie jest to drogie, jak widać. Wieść pośpiechu mam w razie czego, więc tutaj dogonimy wrogów. I taka rozgowiczka będzie idealna, żeby tutaj zdobyć to, co brakuje z punktów doświadczenia. No i pięknie. Drugi bandyta, dziki centaur. Dziwne, że ona w ogóle się nie zainteresowała tutaj tymi zasobami, ale nie, na Wikturze to się przejmuje, więc pewnie tu nie może ustawić rozgi, więc szła tutaj najpewniej. Pani Kalieo. To już wszystko jest porobione. No oprócz tego jednego wilka, ale no nie chcę już się tam wracać. Więc pójdziemy na tego skalnego olbrzyma. I właściwie co zostanie? Oczyszczenie jeszcze tylko z tych pobliskich krasnoludzkich terenów. I tych okultystów. To może nawet na tego wilka się pójdzie w kolejnym odcinku, który nie będzie chyba za długi. A ja na dzisiaj wam dziękuję za uwagę i zapraszam do odcinków kolejnych. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentarze piszcie pod odcinkiem. No i oglądajcie. Do usłyszenia. Do kolejnego razu. Cześć.